Siemaneczko, ja jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Do tej pory żeśmy wybierali sobie samochody takie nietypowe do robienia nietypowych rzeczy. Na przykład braliśmy sobie na drag Lotusa Elisa, czy tam Exige'a. A na drift braliśmy zupełnie jakieś dziwne samochody. Tak samo na pościgi żeśmy ostatnio wzięli Mercedesa A45. A dzisiaj, no właściwie cokolwiek byśmy nie robili, czy to ucieczki, czy to pościgi, czy to drifty, to BMW E92 pasowałoby chyba do wszystkiego, prawda? Więc tak poszedłem troszeczkę w klasykę i dzisiaj wziąłem BMW E92 M3 chyba, nie? E92. Wziąłem sobie pod drift, co wy na to? Poszliśmy troszeczkę w klasykę. Prawdę mówiąc, nie miałem zbyt dużego wyboru, bo było do wyboru Porsche RSR, którego właściwie jeszcze nie tykaliśmy. Było wcześniej na ucieczki też takie Porsche chłodzone powietrzem i też można było przerobić na wersję RWB, ale to była też inna wersja, to nie było RSR, no nie? Z tym, że no, te auta są do siebie dość podobne i chciałem coś zupełnie innego przetestować i dzisiaj pobawimy się BMW M3 pod drifty, moi drodzy. U, jaki fajny tunel, zobaczcie. No dobra, byłem już tu kiedyś. Dałem sobie jakieś takie części tuningowe, nie było tutaj za dużo do tuningowania. Takie standardowe, te co były tutaj w sklepie, pokupowałem za parędziesiąt tysięcy. Lecimy z tuningiem, no i tutaj już spodziewam się dużo różnych rzeczy, które możemy zainstalować, dużo różnych zmian do samochodu. A nie jest to takie ekskluzywne, super wypasione auto. No jest fajne, ale no bez przesady, no BMW M3 po prostu, nie ma tutaj wodotrysków. W każdym razie to dobrze dla nas, bo powinno być tutaj sporo różnych części tuningowych. Chciałbym to sprawdzić, możemy dać takie przyciemnione grille, niechromowane. Jakie lampy, wiecie co? Ja bym dał sobie te lampy. Skoro to będzie samochód do driftu, no to lampy mogą się tutaj naprawdę często psuć. Zobaczmy, co tutaj uda nam się zrobić. Uuuuj, patrzcie. O, what, ej. Poważnie. Ten samochód już tak powiedzmy w standardzie ma takie poszerzenie tutaj z przodu. Bardzo mi się podobają kształty tego auta. Widziałem je całkiem niedawno, bo chyba z miesiąc temu w rzeczywistości, w środku i na zewnątrz, bo jeden z widzów mnie rozpoznał i widział, że jeżdżę sobie gdzieś tam w okolicy moim autkiem. No i przy okazji zobaczyłem jego i powiem wam, że jak zobaczyłem to auto w rzeczywistości, to zacząłem troszeczkę żałować, że kupiłem Crossfire'a, ale też lubię bardzo swoje auto, bo naprawdę to BMW w rzeczywistości prezentuje się fantastycznie. Dobra, zderzak mamy zainstalowany, rozdzielacz powietrza. Możemy sobie tutaj dać, no to takie o, zrobimy sobie jakiś tuning. Damy sobie owiewkę, o, nie możemy dać owiewek już, jak sobie daliśmy ten zderzak, okej. Okay. Przeżyję. I tak, progi. No tutaj możemy wymienić, ale chyba zgodzicie się, że te standardowe są spoko. Zaraz zobaczymy, co się stanie z błotnikami, bo wydaje mi się, że tutaj też sporo będzie można poszerzyć furę. Zobaczmy, co nam się tu zgrywa. Fuck. Ja cię pierniczę. Ale szeroko. Nie? Co dajemy? To nie pasuje chyba. LB Performance. Chyba nie pasuje. Dajmy sobie ten. Będzie ciekawie wyglądać do driftu. A owiewki. Ej, z tyłu możemy dać jeszcze takie owiewki dodatkowe. To jest dość unikalne, że z tyłu możemy dać owiewki. Dość unikalna rzecz, dobra. Spoiler. Lecimy. Bardzo fajna kaczka. Tu mamy takie coś. Takie coś. Tu co, kaczuchę chyba, nie? Dużo nie popsujemy z wyglądu wizualnego tego auta. A, i tutaj nie możemy dać innej klapy bagażnika. Dopóki nie unic... Aha, dobra, spróbujmy w takim razie usunąć spoiler i zobaczymy, co nam zmieni tylna klapa. Dajmy ten standardowy. A, możemy takie coś dać, to jeszcze lepiej. Dobra, możemy zostawić. Lampy sobie możemy przyciemnić z tyłu. Zobaczcie, możemy sobie teraz jeszcze dać dodatkowo jakiś inny spoiler, jakbyśmy chcieli. Ale czy wam to pasuje? Taki wielki spoiler do tego samochodu? Gdyby był taki może trochę bardziej subtelny, taki niższy, nie? By było jakoś jeszcze. A jak... zostawię taką. Chyba tak jest w porządku. Tak mi się najbardziej podoba. Owiewka na tylnych... Dobra, spróbujmy wywalić tę owiewkę.
usuń przedmiot i teraz zobaczmy, jakie tutaj mamy zderzaki. Wow. Wow, sporo nam się zmienia. Tylny błotnik. Zobaczmy, usuńmy jeszcze na chwilę ten błotnik. Dajmy standardowy i zobaczmy, jaki mamy ten trzeci zderzak. Aha, muszę mieć pewnie odpowiedni błotnik, nie? Z tej samej... A czekaj, to było chyba LB Performance, tak? Nie, Duke Dynamics. Okej, zobaczmy. Mamy taki błotnik. I... Ua! I to będzie kompatybilne z tym wtedy. Teraz pytanie, czy ten tylny... Czy te tylne nadkola pasują do tych przednich w tym momencie? Zobaczymy, czy to jest tej samej firmy. Byśmy mieli fajny komplecik, nie? Ładnie to by wyglądało. I tu mamy zainstalowane... Duke Performance. Tak? No, to pasuje, to mamy taki zestawik. Groźnie wyglądający tył, ekstra. Dobra, tutaj możemy dyfuzor, ale chyba sobie darujemy, co? Końcówki możemy sobie też wymienić. Standard jest bardzo ładny, tutaj niewiele trzeba robić, ale ja sobie wrzucę coś takiego. Kurde, spoko to wygląda, naprawdę. A, no, przecież jeszcze felgi. Musimy sobie jakieś driftowe dać. To mi trochę czasu zajmie. Takie mam wrażenie, że jaką felgę byś nie wybrał do tego BMW, to wszystko będzie pasować. Nie wiem, skąd mam to wrażenie, ale serio, coś w tym jest. Wielkość możemy jeszcze dać większą, ogromna ta felga. Bardzo mi się podoba. Tarcze możemy sobie wymienić i opony możemy sobie także wymienić. Słuchajcie, zaraz będziemy latać tym BMW bokiem, myślę. I tył możemy sobie jeszcze zmienić felgi, pyk. Ja nie wiem, jak oni robią te malowania, ale to jest absolutne dzieło sztuki. Fantastyczne malowanko do tego samochodu. Dałem sobie takie felgi, no myślę, że wygląda przekozasko, przegnój jest. Jest tylko jeden problem z tym malowaniem, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, daliśmy sobie taki, no, taką klapę bagażnika tutaj i ona nie jest tak precyzyjnie pomalowana. Widzicie, że tam trochę tego koloru pomarańczowego, o nie, widzicie, teraz widzicie, że mam trochę tego koloru czarnego brakuje, znaczy pomarańczowego, nie, i ten czarny tak. No nie wygląda to dobrze, no, ale już trudno. A, pewnie wymyślicie, jaki pomarańczowy kolor, teraz tak patrzę pod kolorami, że to jest, kurde, różowy. I to wyglądało na pomarańcz. No, różowy nie wygląda tak ładnie. Skit totalnie zmieniło kolor, te moje okulary. Nie no, wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze. No i ciekawe, czy zgadniecie, z jakiej gry jest to malowanie. Podpowiem, jest to ta sama seria. Macie chwilę, żeby się przyjrzeć, proszę bardzo. No, myślę, że to nie jest dokładna kopia, ale wygląda spoko. Ja pierniczę, jak ten samochód wygląda teraz, jak już się toczy na tych swoich kołach. Oczywiście pneumatyka już tutaj siedzi. Proszę bardzo, jak to wygląda, gościu. Ale zaraz będzie śmigać. Pamiętam, że z driftowaniem tu miałem największy problem w Need for Speedzie Paybacku. Nie wiem, jak tą BM-ką mi się uda, czy damy radę to jakoś ogarnąć, czy nie, czy będzie problem. No zobaczymy. Hook bomba, startujemy. Nie spojrzałem, jakie tu wymagania są, ale... Żyjemy, wędrując po krawędzi. Ślizgamy się po ostrzu noża między życiem a śmiercią, przyczepnością i spadaniem. Jestem Aki Kimura, król driftu. Witaj w Hook Bombie. Taka mieszaninka, tam widzieliśmy Mustanga, Nissana. Nie? Tak z różnych części świata samochody. Jezu, jaki negatyw. Sean McAllister. Trochę o tobie słyszałem. Podobno chcesz mi odebrać koronę. Nie chcę twojej korony, Kimura. Zamierzam pobić twój rekord. Bijemy rekordy w całym kraju. Myślisz, że przeszkodzisz nam w zajęciu pierwszego miejsca w Fortune Valley? Amerykański sen, co? Rozumiem, ale rekordy Fortune Valley są moje. No i zobaczymy, jak pójdzie. Powiem szczerze, mam spore obawy co do BM-ki, bo przeważnie w Need for Speedach wyścig nazywa się wężowa pętla.
zobaczymy, co potrafisz. Patrz i w tych Need for Speedach lepiej driftowało się paradoksalnie z samochodami z napędem na cztery koła. Tutaj mamy tył. Okej, poradzę sobie. Tak, tu mamy jeszcze tunik dostosowania w wolnej jeździe, możemy sobie to zrobić. Aczkolwiek ja jeszcze tego nie robiłem, na razie jadę tak o, na sucho. Sprawdzić co to potrafi, a dopiero później będziemy myśleć, co tu by można było jeszcze zrobić. Może poprawić, zobaczymy. Trzeba tu uważać. Ole, było blisko! Nie odpuszczaj! Dobra. Na razie idzie, naprawdę dużo nie wkładałem tutaj części w ten samochód, a daję sobie radę i osiągi ma spoko. Ale było blisko! Jak długo to trzymasz, Mac? Potrzebujesz czasu, by znaleźć formę, Mac? Tak, tak. Tak jest! Okej. Widzicie to? Jak tak dalej pójdzie, może pobijesz nasz rekord. Taki jest plan. O, nie, dotknąłem. A tu my mamy jeszcze wrócić, ja już myślałem, że tu koniec jest. Myślałem, że będę musiał jakieś części ładować do samochodu, ale nie. Pod górę. O, kurczę, straciłem nożnik. Shit! Niedobrze. Nie sądziłem, że możesz pobić nasz rekord na wężowej pętli. Chyba jednak się myliłem. Najtrudniej wypowiedzieć te słowa, nie? Przepraszam, nie miałem racji. Ty miałeś rację. najtrudniejsze do wypowiedzenia słowa na świecie. Okej, teraz to pojadę. Ej, ładnie! To dopiero niespodzianka. Jeśli to cię zaskoczyło, przygotuj się na szok. Ej, parę razy uderzyłem, generalnie. Boom, jest jeden punkt dla Fortune Valley. Dokładnie, dokładnie. Generalnie było bardzo fajnie. Pojedynczy... Patrz! Mało mi zabrakło. Wężowej pędy. Aha, rozprawiłem się z tym rekordem. Teraz pojedziemy na most. Udowodnij, że to nie był fakt. To zmusz mnie. Posłuchajmy przez chwilę BMW, bo naprawdę tutaj też ładnie pierdzi. O, fajnie, jest takie gardłowe wybrzmienie tego pierdu. Dziwnie to w sumie zabrzmiało, jak gardłowe, przecież to pierd to pierd, nie? Kurde. Tutaj jest bardzo fajna strefa driftowa, cel 20 tysięcy punktów, spróbujmy to zrobić. Uwaga, uwaga. Ale tu stanęła stara BMW-ka zazdrosna, że driftuje tą, a nie tamtą. Dawaj, dawaj, o ty kurde, co za korek się tu zrobił? O, kurczę, ciężko będzie chyba. Żeby zdobyć tu trzy gwiazdy. No może nie. Nie poddawajmy się tak szybko. Ostatni zakręt. No, ładnie, ładnie. Okej, 52 tysiące, no dwie gwiazdki. No to szału tutaj nie ma. Ale powiem wam, że poprzedni drift mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, te zawody, bo udało mi się kilka naprawdę takich ślizgów, gdzie byłem pewny, że uderzę w barierkę dupą. Udało mi się wyprowadzić i zarobić sporo punktów, także jestem mega pozytywnie zaskoczony. Dobra, zawracamy tu, jeszcze w drugą stronę sobie pojedziemy. Czasami pod górę jest lepiej robić... O, dobra, cofam to. No, 70 tysięcy jest na 3 gwiazdki, jak najbardziej do osiągnięcia, tylko musiałbym trochę może podrasować BM-kę, zrobić, żeby była bardziej dzielna i jak najbardziej dałoby się zrobić. A my sobie idziemy na kolejne zawody, proszę bardzo, co my tutaj mamy? Mój samochód 20, a to powinniśmy sobie poradzić, 230 punktów powinien mieć, żeby tutaj ogarnąć. 190 km na godzinę musimy osiągnąć. No, zobaczymy jak pójdzie.
Możesz do mnie mówić Vincent Van Gogh. What? Zobaczymy. Zaczynajmy! I nawrotka. W sumie to jest to samo miejsce, co żeśmy przed chwilą jeździli, nie? I jest tu ruch uliczny, choroba! Ajajaj, uderzyłem. Czekaj, o, ale blisko było tamtej BM-y. I teraz też strasznie blisko było tej barierki. Udało mi się tak fajnie wyprowadzić to, ekstra. O. Bierzcie cię na krawędzi, kurde, patrz co tu się dzieje. O, i uderzyłem w ten samochód, ale chyba mi nie policzyło tego jako kasowanie mnożnika. Ej, super, teraz też byłem mega blisko, widzieliście to? Już myślałem, że uderzę. O nie. Tak, ej, uderzenia w ruch uliczny nie kasują na mnożnika, to jest bardzo ważna informacja. Ja byłem pewny, że kasują. Nie skrzęt tego maga. Ajajaj, straciłem dużo prędkości tutaj niestety. Daję sobie radę, brat. Patrz, pięknie. Ekstra. Patrzcie na ten numer. Wow, ale poszło. Praktycznie bez żadnej wtopy. Wygrałem? Wygra, ale ledwo. Zobaczcie, że niewiele mi brakowało, żeby przegrać. Prawda? Ile tu potrzebowałem mieć? Tam też gdzieś koło 400, nie? 430 czy coś takiego. 209 prędkość maksymalna. Ładnie, ładnie. Jedziemy do obserwatorium pokonać ponoć króla. Obserwatorium to jest bardzo fajny wyścig. Bardzo fajny tor driftowy. W dodatku, to jest ciekawe, ale tutaj bardzo szybko można nabić bardzo dużą ilość kasy i reputacji. Dlatego, że jak driftujesz sobie w jedną stronę na tym, powiedzmy, wyścigu, na tym torze driftowym do obserwatorium, to przy końcu tego toru jest następny wyścig, który kończy się w tym miejscu, w którym zacząłeś ten, który zaczynamy ten. I ja pamiętam, że tu bez końca nabijałem masakryczną ilość punktów w Lamborghini Huracanie. No i zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie mi w BMW. 600 metrów bez przerwy, potem jak już te 600 metrów, wiesz, przeskoczysz, to będziesz miał na przykład 2000 metrów do przedliftowania. Dobra, wyścig astronoma. Mało nitra tutaj mamy w tej BMC niestety. Można by było sobie jakieś bonusy tutaj porobić. Najgorsza jest ta długa prosta tutaj. Pamiętam, że ciężko jest utrzymać mnożnik przez tą długą prostą. Lecimy! Trzeba mieć naprawdę bardzo długie nitro. Już trzeba na tych takich bezdrożach troszeczkę łapać drifting. Okej. Uwaga. Nie. O, ale mało brakowało. Kurczę, myślałem, że uda mi się tam wejść. Ale było za ciasno. Dobra. I teraz tutaj. Tak się łączy zaklęty z słonką. Bo ja mam tu 600 metrów do wydriftowania, więc zróbmy to. Jest, udało się. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. I tutaj mamy tą fajną nawrotkę wokół tych, no jak to się nazywa, silosów. Tu jest ostry zakręt, pamiętam to, kurde, jakbym to robił przed chwilą. Zobaczmy, jak świetnie mi poszło. I tu ostro, kurde, ja to wszystko pamiętam, to jest pamięć mięśniowa. Wspaniale. Wow, ej, ale fajne uczucie sobie to wszystko przypomnieć. Ja pierdniczę. Samo mi się wszystko robiło, ekstra. Dobra, jak na razie dobrze driftuje się tą BM-ką. 800 metrów maksymalnego driftu bez przerwy. Całkiem ładnie. Jak na ten poziom samochodu, nie? No.
Tutaj tymi samochodami z napędem na 4 koła można cuda robić. Dobra. W ciągu minuty i 50 sekund i pobić wyznaczony wynik. Jedziemy w drugą stronę. Ale prawdziwa zabawa jest jasna. No właśnie. Dobra, i uwaga. No właśnie, najgorsze jest to takie odbicie w drugą stronę, jak czasami samochód się zachowuje bardzo, bardzo dziwnie. Teraz nie wiem, czy nabiję tą wymaganą ilość punktów, ale spróbujmy. O, będzie ciężko. Teraz będzie lepiej, mówię wam. Tutaj najgorzej jest z tego obserwatorium wyjechać, później już idzie gładko, bo tu jest tak dosyć, wiesz, ciasno. Nie narzekaj. Dawaj, BMW. Ekstra. Tutaj wąsko. I w drugą stronę. I nawrotka. Praktycznie takie jakby kółko, takie jakby lądo mamy tutaj. Okej. Jestem legendą! O kocie pamiętaj. O nie, 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 nie! Uuu, ale żem tu zrypał. Nie wierzę. Ale jedziemy do końca. Może nie będzie jeszcze tak źle. Może jeszcze damy radę to nadrobić. Chociaż tutaj już się kończą nam powoli te wysoko punktowane zakręty, powiedzmy. Znaczy, ja próbuję tutaj driftować tak gładko, tak powiedzmy optymalnie, jak się powinno driftować. Ale generalnie im większy kąt, im większa prędkość, tym lepiej, więc powinienem robić coś takiego, nie? Takie ostre zakręty na ręcznym cały czas. To wtedy daje najwięcej punktów. Ja pierdziut, ja już myślałem, że na pewno tutaj zahaczę. Ładnie, ładnie. Nawroteczka. Tu musimy dodriftować jeszcze do końca. Oj, będzie ciężko zdobyć, kurde, 100 tysięcy. No, będę musiał to powtarzać. Będę musiał powtarzać, 100 tysięcy za mało zdobyłem. Tylko nie skrzań tego driftu. O to chodzi. Ha, ktoś to widział? Aj. Skasowałem nożnik. Powinno wyjść, tylko ten ostatni zakręt zrobimy ładnie. Jest! O kurde, ej, tu było trudno, musiałem 4 razy powtarzać, żeby wyszło. Było bardzo, bardzo trudno. No ale poszło, kurczę, jest ładnie. Zrezygnowałem z zakładu, żeby nie mieć dodatkowej presji. No i pykło, jaka część nam się trafiła. No proszę bardzo. BMK już będzie ładnie porobiona. I co teraz? Muszę przyznać, pozamiatałeś w wyścigu astronoma. Ty to zauważyli. Robisz się popularny. Naprawdę? To wspaniale. Przypomniało im to o twoim występie w zablokowanym drążku. Wygląda na to, że stajesz się lokalną legendą driftu. Ja byłem legendą. Fortune Valley dopiero to dostrzegła. W każdym razie... zasłużyłeś na szansę. Widzimy się na Silver Canyon All-Star. Skończyłeś gadać? A zatem pojedźmy na to. Jasne, robimy to na spokojnie. Tak, i mamy ostatnie zadanie, ostatnią misję, ostatni drift. I mamy ten drift. Hej, Mac, jak idzie z Hook Bombą? Super! I chwilę. Oj, przerwałem. Sorki. Już chyba po teleporcie nie będą gadać. Dzięki mnie biją wszelkie rekordy. Tu nie chodzi o oglądalność. Robimy to, żeby dostać się do gonitwy banitów. Tak, brachu. Właśnie po to przyjechałem do Ameryki. Tylko daj mi się cieszyć, okej? Okay? No dobra, Mac. Skopię tyłki, ty gwiazdorze. Autograf masz u mnie za darmo.
Dokładnie, trzeba się cieszyć życiem niezależnie od warunków. Pewnie, że tak. To jest spoko opcja. Słuchajcie, król driftu. Lecimy ostatnie zadanie. No ten gościu. Będziemy się z nim ścigać tutaj na drifcie? Czy jak to było? Czy musimy go po prostu pokonać? 1000 metrów bez przerwy, to już nie są żarty. 1000 metrów jest bardzo trudno osiągnąć. Nie masz szans na pobicie mojego rekordu w Silver Canyon. To się jeszcze okaże. Najtrudniejszy poziom trudności mam. 750 tysięcy punktów, to jest bardzo duży wynik. Jak na moje osiągi samochodu. To jest sztuka. No dobrze, już zaczynamy. Jak tam was? Oh fuck, przerwałem drift, a tam trzeba było zrobić. Czekam się tron. Ajajaj. Żołnierz podziemia bardzo cię chwalił, nawiasem. Kuplujecie się? Nie wpadłem, że lubisz politykę. Sztuka zawsze jest polityczna. Ajajaj. Kto tu jest królem driftu? Próbuję to wyzwanie zrobić przy okazji też, ale 750 nie wiem czy wbiję. Nie ma szans, żebyś pobił mój rekord. Do mety wciąż jeszcze daleko, wasza miłość. No nie wiem, 3 km. Elegant. Dalej, no dalej. Leczysz się, Mac. Tak nie pobijesz króla driftu. Nie ma jak driftować, za gładkie zakręty. Za mało powera. 2 km, niedobrze. Wow! Co jest dzisiaj ze mną nie tak? Co za rozczarowanie. Więc patrz i ucz się, Ak! Nie! Skasował mi się mnożnik, shit! Nie zrobię tego chyba. Idealnie! Nie odpuszczaj! Ajajajajaj, lipa będzie! 500 tysięcy! O ja, ale trudno! To jest naprawdę trudne już, żeby tą BM-ką to zrobić. Ja! No i kolejna próba i znowu 500 000. Ale dlaczego? Zobaczcie na to. No niestety, musimy podnieść troszeczkę poprzeczkę naszego samochodu. Bo ja gram na poziomie trudnym i specjalnie tak troszeczkę te samochody nie dotuningowuję, żeby było mi trudniej. Bo nie oszukujmy się, ogólnie ta gra jest bardzo prosta. I ja sobie podnoszę troszeczkę poprzeczkę, żeby wiesz, nie jeździć cały czas tymi najlepszymi samochodami, ale też testować takie dziwne. I jak już biorę takie jakieś fajne autko, to też żeby go nie robić jakoś tam na maksa, żeby wiesz, było troszeczkę trudniej, nie? Żeby to faktycznie zrobienie tego wyścigu było wyzwanie. No, znacznie teraz ulepszyłem BMW, mamy 285 punktów na statystyce, co jest o 5 punktów więcej niż wymagania, ale myślę, że damy sobie radę. Bardzo dobrze mi się driftuje tą BMW, to nie jest tak, że powinienem ją jakoś dostosować, jeśli chodzi o te takie ustawienia w jeździe dowolnej. Driftuje się w porządku, tylko po prostu może trochę mocy jej brakowało i przez to, że była nieco wolniejsza, no to... Wow, ale teraz ciśnie! No to mieliśmy mniejszą prędkość na drifcie, a to z kolei powodowało, że mieliśmy przez to mniej punktów i więcej nitra musieliśmy używać, które też w sumie niewiele dawało, bo było krótkie, nie? Teraz mamy i dłuższe nitro i BMW jest nie do poznania. Teraz to jest torpeda, kurde, to jest torpeda! Ciśnie nieprawdopodobnie. Będziemy musieli się wziąć w ogóle za tych takich rywali, którzy jeżdżą w jeździe dowolnej. No bo oni też tutaj są do pokonania, nie? Tak jest. No dobra, mamy, zobaczcie, 285 na 280. Myślę, że teraz pójdzie fantastycznie. Startujemy. 750 do pokonania, ale mamy już BMW znacznie lepsze. Chwila skupienia.
o to chodzi. Rozgryzłem się, mam. Doprawdy? Twoja szpanerska osobowość dość ciemna. Jesteś artystą, tak jak ja. Pan Gon, dziecino! I jak tam twój rekord, Aki? Do mety jeszcze daleko. Jak tam wasza miłość? Jakieś uwagi? Czekam się z lądu. I co, Aki? Chyba pobijesz mój rekord. Tak jest! Nie bądź taki butny. Znajdź dobry ton. Wyleciałem. Nie skrzęp tego, Mac. Co jest dzisiaj ze mną nie tak? Co, jakie rozczarowanie? Zajebiście idzie właśnie, że... Idealnie! Jak ominiem to punkt kontrolny? Nie wierzę! Nie, tak mi super szło, kurde! To pokonany przez jeszcze wspanialszego Maca McAllistera. Nie sądziłem, że dasz radę. Jestem upokorzony. O gościu, jakie to było trudne. Ja pierdziut, bardzo. Naprawdę bardzo trudne to było. Na tym poziomie tuningu. Żeby osiągnąć tutaj taki wynik, 750 tysięcy, no generalnie udało się więcej, ale musiałem tutaj 5 razy podchodzić do tego, trudno było, ale udało się pokonać, no i to się najbardziej liczy, no nie? Tak, pokonany król driftu, proszę bardzo, BMK się spisała idealnie, bardzo fajnie mi się nią driftowało. Nie wyobrażam sobie brać jakiegoś nietypowego samochodu do driftu, zwłaszcza tutaj, bo mogłoby być bardzo, bardzo trudno. Pojawiła się M5, M4 i proszę bardzo, GTS? GT. Pojawi się AMG GT. Superowo. Udało ci się, Mac. Odebrałeś mi koronę w uczciwej walce. Ja trenuj dalej, Aki. Może pewnego dnia ty pobijesz mój rekord. Jeździć z nami po kraju, tworzyć sztukę. Byłoby wspaniale, stary, ale ja już mam ekipę. Szacun, słyszałem o waszej walce. Jak będzie trzeba, Huk Bomba wam pomoże. No i gotowe, proszę bardzo. Tumak. Cicho na nią. Masz od groma wyświetleń. Hej, Hasz Kicia. To Hasz Tiger. Czemu masz więcej subskrypcji? O, naprawdę? Będę trenował dzień i noc, Mac. I w końcu... pokonam cię. Ja to chętnie zobaczę, Haszkiciu. O kurde. Fajnie się driftowało tą BMW. Jak nie macie jej, koniecznie ją sobie zróbcie w Need for Speedzie, bo jest bardzo fajna na drift. Może nie jest, niekoniecznie jest najlepsza na świecie, bo tak jak mówię, najlepsze wyniki nabija się właśnie samochodami z napędem na 4 koła, paradoksalnie. Co się troszeczkę zmienia w Need for Speedzie Hicie, tam z kolei samochody z napędem na tył są trochę lepsze, ale to też nie wszystkie, no. Ach, kurczę. Fajnie, fajnie, bardzo mi się podoba ta BMW po tuningu, a was zapraszam na kolejny wyścig z Need for Speed Payback. Na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie, hejas.